Witam i zapraszam na film o 10 najlepszych japońskich zawodnikach Pucharu Świata w XXI wieku. Zostaw subskrypcję i kciuka i przechodzimy do pierwszego zawodników, jakim jest Keiichi Sato. Miejsce 10. Keiichi Sato. Co prawda ostatni sezon był w jego wykonaniu dość słaby, choć w drugiej połowie punktował już dużo bardziej regularnie, jednak to nie sezon 21-22 był szczytem jego kariery, lecz sezon 20-21, gdy potrafił być piątym skoczkiem zawodu w Niżnym Tagile, czy dwukrotnie zająć ósme miejsce w Klingenthal i Zakopanem. W nadchodzącym sezonie Keiichi może mieć konkurencję w walce o bycie numerem 4 w Japonii obok Ryoyu, Yuki Sato i Junshiro, do których często dołączał już nie tylko Nakamura, ale i Ren Nikaido będzie poważnym kandydatem do drużynówki. Miejsce 9. Takanobu Okabe. Wprawdzie, gdyby brać pod uwagę wyniki z lat 90., to Okabe byłby z pewnością wyżej w zestawieniu, ze względu choćby na czwarte miejsce w sezonie 96-97, czy miejsca 5. i 7. w generalce jeszcze wcześniej. Niemniej jednak, po tych sukcesach, Japończyk stał się średniakiem aż do sezonu 2005-2006, gdy w każdym z konkursów, w którym brał udział, plasował się w czołowej 20 i poza inauguracją, gdy odpadł w kwalifikacjach, nie miał żadnej wpadki. W sezonie 2008-2009 miał także krótki przebłysk i sensacyjnie wygrał w Kuopio pod koniec zimy. Okabe to mistrz świata z Thunder Bay oraz drużynowy złoty medalista z igrzysk w Nagano. Miejsce 8. Kazuyoshi Funaki. Kolejna legenda japońskich skoków lat 90. Skoczek, który dwa razy kończył sezon w czołowej trójce klasyfikacji, zdobywca Złotego Orła, mistrz świata w lotach z Oberstdorfu z 1998 roku. W Pucharze Świata wygrywał 15-krotnie, tym raz w tym wieku, a dokładnie w Sapporo w roku 2005. Największym sukcesem Funakiego jest mistrzostwo świata z Ramzał ze skoczni normalnej, gdy podium składało się wyłącznie z Japończyków, a obok Funakiego stali tam Miyahira oraz Harada. Miejsce 7. Junshiro Kobayashi. Niegdyś najlepszy z braci ma w swojej dotychczasowej karierze jedną wygraną w zawodach oraz bycie liderem Pucharu Świata, a ostatecznie ten sezon zakończył na miejscu 11. Jest to typowy solidny zawodnik, który startuje przez cały sezon, regularnie punktuje, lecz nie stanowi ścisłej światowej czołówki. W sezonie 2017-2018, oprócz życiowej formy w Pucharze Świata, fantastycznie zaprezentował się także w turnieju 4 skoczni, który ukończył na czwartej pozycji. Miejsce 6. Hideharu Miyahira. Podobnie jak Junshiro, również wygrał jeden konkurs pucharowy, jednak na podium łącznie stawał 10-krotnie. Najlepszym sezonem Miyahiry był sezon 98-99, gdy 7 razy stanął na podium, a sumarycznie był na miejscu 5. W swojej kolekcji ma 2 srebra i brąz z Ramzał, srebro z Valdi Fiemme z Mistrzostw Świata, a także zajęcie 3. miejsca odpowiednio w Pucharze Świata w lotach, turnieju 4 skoczni i letnim Grand Prix. Miejsce 5. Taku Takeuchi. Obok Kasaiego i Ito, najlepszy skoczek japoński przez wiele lat, a zarazem specjalista od letniego Grand Prix. Tam odniósł 3 zwycięstwa, a 6 razy stanął na podium. W sezonach 2012 oraz 2014 był 3. w klasyfikacji generalnej letniego cyklu i oczywiście ciężko uznać to za największe sukcesy w karierze. W przypadku zawodnika, który zajął też 4 miejsca na podium w Pucharze Świata, mimo że mniej liczne, to jednak bardziej prestiżowe. 2 z nich miały miejsce na skoczniach normalnych, jedno w Innsbrucku, gdzie również rozmiar skoczni nie imponuje, i jedno podium na Falkland Arenie, gdzie przegrał, co ciekawe, z jaką chwalą. Najwyższa pozycja w klasyfikacji w przypadku Taku to miejsce 13. Miejsce 4. Yukiya Sato. Niezły lotnik oraz skoczek, który często potrafi zaskoczyć, mający w swojej karierze 2 wygrane, jedno drugie miejsce i jedno trzecie miejsce, jest na pewno ciekawą postacią Pucharu Świata i zawodnikiem szerokiej czołówki. Do tej pory jeszcze w klasyfikacji w 10 nie był, jednak 3 ostatnie sezony kończył niedaleko 10 miejsca i bardzo możliwe, że nie tylko ukończy sezon wyżej, ale że również jego forma wybije i Japonia będzie miała nadchodzącej zimy 2 skoczków w czołowej piątce,
To już oczywiście miało miejsce około 25 lat temu. Miejsce trzecie, Daiki Ito. Do niedawna aktywny zawodnik, który osiągnął całkiem sporo, bo w świetnym dla siebie sezonie 2011-12 4 razy wygrał i ostatecznie uplasował się na czwartym miejscu w klasyfikacji, a ponadto przez wiele lat był skoczkiem w okolicach 15 miejsca i liderem kraju kwitnącej wiśni. Nie może się poszczycić indywidualnymi medalami imprez mistrzowskich, z kolei z drużyną wywalczył brąz w Soczi oraz złoto i 4 brązowe krążki podczas Mistrzostw Świata. Ponadto wygrał także letni Grand Prix w 2010 roku. Odszedł z dyscypliny w momencie, gdy Japonia ma niezłą ekipę i w zasadzie mógłby mieć problem z utrzymaniem się w kadrze na zawody najwyższej rangi. Miejsce drugie, Ryoyu Kobayashi. 27 zwycięstw i 45 miejsc na podium to dorobek wciąż mającego przed sobą wiele lat skakania Japończyka. W zbliżającym się sezonie powalczył o trzecią kryształową kulę, trzeciego złotego orła, a w jego kolekcji brak już chyba tylko Mistrzostwa Świata. Co ciekawe, w sezonie 2021-22 zawsze gdy startował, kończył konkurs w czołowej dziesiątce, oczywiście poza niżnym Tagiłem, gdy zdyskwalifikowano go w kwalifikacjach. Ryoyu to rekordzista Japonii oraz rzecz jasna rekordzista Azji w długości skoku z pięknym wynikiem 252 metry z planicy. A wy kogo typujecie w kolejnym sezonie? Ryoyu, Krafta, Graneruda, Lindvika, Geigera, czy może kogoś z Polski, albo kogoś zupełnie innego? Piszcie w komentarzach. Miejsce pierwsze, Noriaki Kasai. Mimo bogatej w sukcesy kariery, Kasai zdobył indywidualnie na igrzyskach tylko jeden srebrny medal, a na Mistrzostwach Świata 2 brązowe. Za to na Mistrzostwach Świata w lotach w Harrachowie w 1992 zgarnął złoto, a w klasyfikacji generalnej w sezonach 92-93 oraz 98-99 zajmował trzecie miejsce. Prócz tego notował bardzo dobre sezony nie tylko w latach 90., ale i 13-14, 14-15 i 15-16, gdy był odpowiednio 5, 6 i 8. Wedle informacji z dziś, Kasai pragnie zasmakować walki o najwyższe cele i chce ponownie pojawić się na starcie Pucharu Świata. By mu się to udało, jednak konkurencja wydaje się być za silna. W takiej kadrze Szwajcarii miałby na to pewnie szansę, ale w japońskiej zapewne może liczyć co najwyżej na starty w ramach grupy krajowej w Sapporo, gdzie zapewne sukcesem będzie czołowa 50. Na tym kończymy odcinek. Zapraszam na kolejne. Oczywiście o innych krajach można także pisać w komentarzach swoje propozycje. Zapraszam również na serwer oraz do subskrybowania kanału. Na razie.